Rzadko zdarza się, by kontynuacja dzieła literackiego, teatralnego czy filmowego przerosła pierwowzór. Dobitnym przykładem jest Zakała Francisa Webera, którą pomimo to wziął na warsztat Zdzisław Derebecki w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Jej premiera odbyła się 4 stycznia. To nie jest szantaż. Prosiłem cię, żebyś przyszła na 5 minut, a ty rzuciłaś słuchawkę? Nie chcę już dłużej żyć! Premiera wcześniejszej sztuki tego samego autora, Kolacji dla głupca, odbyła się na koszalińskiej scenie dokładnie rok temu i również w reżyserii Zdzisława Derebeckiego. Do dziś bawi ona widzów humorem zarówno słownym, jak i sytuacyjnym. Obie sztuki łączy postać wyjątkowego safanduły François Pignona, a to za mało. Ma pan przy sobie przyjaciela. Bo po tym, co pan dla mnie zrobił, to... Już jesteśmy przyjaciółmi na śmierć i życie. Nie jestem fotografem od siebie boleści i nie robię kroniki wypadków. Pignon jest człowiekiem szczerym i dobrym, lecz tak nudnym, że wszyscy od niego stronią. Obsadzonemu w tej roli Wojciechowi Kowalskiemu partneruje Wojciech Rogowski. Jako fatalnym zbiegiem okoliczności umieszczony w tym samym hotelu płatny zabójca. Bardzo przyjemna sztuka. Specjalnie tutaj przyjechaliśmy z Poznania i ze znajomymi z Wrocławia. Bardzo się podobała. Na premierę specjalnie przyjechaliśmy tutaj. Nie no, fajne. Jeżeli rzadko się chodzi, to na żywo jest coś zobaczyć. Fajnie, naprawdę. No i wiadomo, w naszym Koszalinie, ja jestem tak z krwi i kości koszalinianinem za tym, żeby w Koszalinie coś się działo i ten spektakl na pewno to prezentuje. Także jest bardzo fajnie. Bardzo fajny spektakl. Która rola szczególnie pana ujęła? No nie da się ukryć, że obu panów wiodących. Jestem bardzo zadowolony z tego spektaklu. Ostatnio byłem kilka razy tutaj na premierach i to uważam za najbardziej udaną. Która rola najbardziej udana? No, mi bardzo się podobała Luiza. Kocham cię, Luiza Wodka. Kochanie, poczekaj na mnie na zewnątrz. Zaraz, niech pan tak nie mówi do mojej żony. Ona nie jest pańskim psem. No, jestem mile zaskoczony, bo naprawdę sztuka na początku po tytule nic mi nie mówiła, ale akcja się rozkręciła. Rzeczywiście komedia w bardzo dobrym stylu. Bawiłem się świetnie, muszę powiedzieć, wartka akcja. No i niesamowite zakończenie. Dobra, przestań wygadywać bzdury. Zakończenia oczywiście nie możemy zdradzić, bo z pewnością na spektakl wybierze się wielu naszych widzów. Mimo wszystko warto to zrobić, choćby ze względu na popis gry aktorskiej dwóch głównych bohaterów. Moja żona!